Witam serdecznie wszystkich laureatów nagrody. Tych z poprzednich lat, jak tych, których poznamy dziś. Witam również członków kapituły. Witam licznie zgromadzone środowiska kombatanckie na czele z prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, panem Stanisławem Oleksiakiem. Witam wszystkich. Witam przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doradcę do spraw historii i dziedzictwa narodowego, pana profesora Tomasza Nałęczę. Bardzo serdecznie witam wszystkich przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Nasza nagroda ma dziś charakter prawdziwie międzynarodowy. Witam m.in. zastępcę ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, pana Joachima Wleikena. Szanowni Państwo, Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej została powołana w roku 2002 z inicjatywy ówczesnego szefa krakowskiego oddziału PN świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki. Nagrodę tę swoją decyzją ustanowił z kolei pierwszy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Leon Kieres. Bardzo serdecznie witam Zuzannę Kurtykę i Pawła Kurtykę. Szanowni Państwo, witam serdecznie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana profesora Andrzeja Rzepińskiego. Witam chyba zaocznie, bo pan profesor obiecał, że z niewielkim poślizgiem dojedzie na naszą dzisiejszą uroczystość. Witam wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Wojciecha Kutyłę. Witam generała brygady Krzysztofa Bondaryka, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wszystkich przedstawicieli służb. Witam osoby reprezentujące różne instytucje zajmujące się naszą przeszłością, historią, naszym dziedzictwem, a także prawami człowieka. Witam pana prezesa Zbigniewa Gluzę z ośrodka KAR. Jest z nami także pan dr Adolf Juspengo, dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Witam panią Danutę Przywarę, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Witam panią dr Barbarę Fetyszak-Radziejowską, przewodniczącą dawnego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego. Szanowni Państwo, witam także gospodarza tego pięknego miejsca, w którym mogliśmy się dzisiaj zebrać, aby uhonorować naszych laureatów. Witam pana Ziemowita Koźmińskiego, zastępcę dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie do spraw marketingu, promocji i sprzedaży. Witam oczywiście bardzo serdecznie przedstawicieli Rady Kierownictwa Instytutu Pamięci Narodowej na czele z prezesem Instytutu, panem doktorem Łukaszem Kamińskim. Witam dyrektorów oddziałów IPN, witam wszystkich pracowników IPN, przedstawicieli duchowieństwa, władz samorządowych i organizacji społecznych. Bardzo serdecznie witam Państwa wszystkich i każdego z osobna. A teraz proszę o zabranie głosu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Łukasza Kamińskiego. Wielce Szanowni Państwo, jest dla mnie ogromnym zaszczytem, iż mogę powitać Państwa na tej wspaniałej uroczystości wręczenia Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej w tych tak wspaniałych wnętrzach, które jak co roku zawdzięczamy życzliwości dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Niedługo będziemy obchodzić 10. rocznicę ustanowienia tej nagrody, która przypadnie w lipcu tego roku. Ta nagroda niewątpliwie jest jednym z najpiękniejszych elementów dziedzictwa, które pozostawił nam nasz prezes świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka. Ta nagroda pokazuje
coś niezmiernie istotnego i ważnego w naszej pracy. To, że pamięć narodowa jest naszym wspólnym dziełem, że Instytut Pamięci Narodowej ma oczywiście swoje ustawowe obowiązki w tym zakresie, które stara się wypełniać jak najdoskonale. Ale bez wsparcia, bez pomocy wielu osób i instytucji to nie byłoby możliwe i to jest właśnie to najważniejsze przesłanie tej nagrody. Ta nagroda przez te 10 lat zdobyła swój prestiż, uznanie i myślę, że kluczem do zrozumienia znaczenia tej nagrody nie jest tylko zainteresowanie mediów, jest nim przede wszystkim ranga tych osób i instytucji, które zostały do tej pory wyróżnione tą nagrodą i tych, które jeszcze nią w kolejnych latach będą wyróżnione. To pokazuje prawdziwe znaczenie tej nagrody. Szanowni Państwo, Instytut Pamięci Narodowej w odróżnieniu od wielu innych instytucji państwowych, od służb naszego państwa, nie posiada swojego święta, nie zostało ono ustanowione. Ale myślę, że mamy właśnie takie wspaniałe, ruchome święto, które zawsze przypada w maju, czerwcu każdego roku. I jest to właśnie dzień wręczenia nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. I za to, że za Państwa przyczyną, za przyczyną laureatów tej nagrody możemy się co roku spotykać. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, pierwszą z dzisiejszych nagród przyznajemy pośmiertnie. Dlatego właśnie teraz chciałbym także przypomnieć o dwóch osobach związanych z naszą nagrodą, które niestety odeszły od nas w ciągu minionych 12 miesięcy. Profesor Janusz Kazimierz Zawodny, laureat 2003 roku oraz pułkownik Jerzy Woźniak, członek kapituły Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej, pozostaną w naszej najlepszej i serdecznej pamięci. Tak jak pierwszy z dzisiejszych laureatów, wielki przyjaciel Polski i Polaków, którego sylwetkę chcemy Państwu teraz zaprezentować. I've just returned from Warsaw. For 2 weeks while in the besieged city, I photographed the struggles and agony of a people faced with the horror of modern war. Julian Bryan, amerykański filmowiec i fotograf, 7 września 1939 roku z własnej inicjatywy przyjechał do atakowanej przez Niemców Warszawy. Udało mu się dotrzeć do Stefana Starzyńskiego, prezydenta miasta Warszawy, który przyjął go bardzo serdecznie. Spotykali się potem wielokrotnie, jeszcze we wrześniu 1939 roku. Starzyński od razu dostrzegł szansę dla Warszawy w przybyciu Bryana. Postanowił wykorzystać go do zapełnienia luki, która niewątpliwie powstawała, mianowicie luki informacyjnej. Dostrzegł to, że Bryan, jako doświadczony filmowiec, podróżnik, fotograf, może stworzyć materiał, który uda się potem wywieźć za granicę, który dotrze do widzów na całym świecie i pokaże, jak naprawdę wyglądało oblężenie Warszawy. Przez kilka dni pobytu w Warszawie Bryan był świadkiem cierpienia mieszkańców stolicy bombardowanych i ostrzeliwanych przez niemiecką artylerię. W fotografiach i na filmie utrwalił obrazy wojny totalnej, gdzie największą ofiarę płaciła ludność cywilna. Waga tej dokumentacji stworzonej przez Juliana Bryana dostrzeżona była przez współczesnych. Film Siege, czyli oblężenie, zrealizowany już na początku 1940 roku po powrocie Juliana Bryana do Stanów Zjednoczonych obejrzało, liczy się, między 40 a 60 milionów ludzi na całym świecie. Było to jakby największe osiągnięcie propagandy, powiedziałbym, polskiej w II wojnie światowej. 21 września Bryan z pozostającym do tej pory w Warszawie korpusem dyplomatycznym opuścił oblężoną stolicę. Udało mu się wywieźć w ukryciu klisze, które pokazywały prawdziwe oblicze wojny. Wraca zainteresowanie twórczością Juliana Bryana i my się cieszymy, że być może wspaniałe, ale też
dramatyczne i tragiczne w swojej wymowie zdjęcia Juliana Bryana, w świadomości przeciętnego mieszkańca kuli ziemskiej może zastąpią jako symbol zdjęcia propagandowe niemieckie. Te słynne strzały Schleswiga-Holsztyna na Westerplatte czy polskich żołnierzy z podniesionymi rękoma. Bo tak naprawdę prawda tej wojny i symbolika tej wojny leży gdzie indziej. I to pokazał Julian Bryan. Panie prezesie, zapraszam na odebranie pierwszej nagrody w poczcie syna naszego laureata, Sama Bryana. Mr. Bryan, please take the floor. Tu jest napis w Bogu Nadzieja, a pod tym są kreski, ile dni był tu zatrzymany przy piwnicy. Istotne dla mnie było całe życie, żeby żyć w Polsce niepodległej. To było zawsze najważniejsze, bo jeśli ja jestem w orientacji narodowej, to moim hasłem zrozumiałe, że jest Bóg, honor, ojczyzna. I za tym narodem chrześcijańskim myśmy oddawali życie i wolność całą i walkę. Za Polskę chrześcijańską. Zygmunt Goławski urodził się w 1924 roku. Całe swoje życie związał z Siedlcami. W czasie okupacji był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. Po wkroczeniu armii sowieckiej na tereny Polski, aresztowany przez NKWD, został wywieziony na wschód. Kiedy powrócił do rządzonego przez komunistów kraju, okazało się, że większość jego kolegów z oddziału nie żyje, zamordowana przez UB. Wtedy rozpocząłem działalność tajną, oczywiście tajna, no, że nikt nie wiedział, zbieranie materiałów, jak to się stało z tą zbrodnią masowo. I zacząłem szperać. Zygmunt Goławski rozpoczął długoletnią walkę z totalitarnym systemem, angażując się w antykomunistyczną działalność w powstających kolejno organizacjach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacji Polski Niepodległej oraz Polskiej Partii Niepodległościowej. Był także twórcą Podlaskiej Solidarności. Zawsze robiłem to, co nie wolno. Czyli jak powstała Wolna Europa w 1950 roku,
to umie w zakładzie normalnie, głośnie, ten nie głośny tylko aparat, był nastawiony w Europę i klienci jak przychodzili, to słuchali, jeden wychodził, a drugi mówił, co, wolno Europy pan słucha? Słucham. I pan się nie mówi, czyż to wolno słuchać? Ja wpływałem na to społeczeństwo, że wolno słuchać, żeby ono się nie bało. W wolnej Polsce, pomimo licznych przeciwieństw i protestów, udało mu się upamiętnić 16 siedlczan zastrzelonych przez UB w kwietniu 1945 roku. Na dawnej siedzibie UB umieszczono tablicę informującą o tym mordzie. Wojsko, orkiestra, przemówienia. Powiedziałem, że obecne władze mają obowiązek rozprawienia się z Urzędem Bezpieczeństwa, z Partią Komunistyczną i jego różnymi organami jak MO, ORMO, analogicznie jak się Niemcy rozprawiali z SS, SD i partiami hitlerowskimi. Przez lata Zygmunt Goławski, wspierany przez swoich synów, zgromadził spory zbiór dokumentów dotyczących działalności NSZ na Podlasiu oraz bestialskich mordów, których po wojnie dopuścili się komuniści. Dzisiaj z siedleckiego archiwum korzystają historycy zajmujący się najnowszymi dziejami Polski. Wolnym człowiekiem. Tu w więzieniu jestem wolnym człowiekiem.
raz wielkie gratulacje. Szanowni Państwo, wiele mówiliśmy o tym, że historii należy się uczyć. Ja bardzo krótko wprowadzę sylwetkę kolejnego laureata, właściwie laureatki. Bardzo chciałbym i bardzo żałuję, że takiej nauczycielki historii nie miał. Udało nam się ustalić osoby, które ze Złoczewa zginęły w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Urszula Łukomska jest nauczycielem historii z 42-letnim stażem. Pracuje w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Złoczewie. Wychowała już niejedno pokolenie młodzieży, ucząc patriotyzmu i poszanowania ojczyzny, za którą także wielu Złoczewian przelało krew. Dla upamiętnienia i uhonorowania tego wysiłku w szkole z inicjatywy Urszuli Łukomskiej otwarto Narodową Izbę Pamięci. Złoczew nie jest miastem takim, które by miało wielkie miejsca historyczne, dlatego każdy ślad historyczny jest dla nas bardzo ważny. Ja przede wszystkim zwracam uwagę na wychowanie patriotyczne młodzieży, żeby młodzież po prostu znała historię własnego kraju. Uczniowie prowadzeni przez Urszulę Łukomską fascynują się historią. Razem ze swoją nauczycielką gromadzą eksponaty i opiekują się miejscami pamięci w Złoczewie i okolicy. W szkole od wielu lat organizowane są wystawy, spotkania z kombatantami oraz wykłady, na które zapraszani są znakomici historycy. Praca nauczyciela historii to nie tylko przekazywanie wiadomości czysto programowych, ale przede wszystkim to poznawanie historii własnego regionu poprzez zetknięcie się z ciekawymi osobami, jak również miejscami pamięci narodowej. Jeżeli mówię o historii II wojny światowej, to gablota na przykład pokazuje, że wszystkie drogi wiodły do ojczyzny. Nie traktuje żołnierzy ze wschodu, tych, którzy przyszli z Ludowym Wojskiem Polskim, jako wrogów. Bo każdy chciał się z tej nieludzkiej ziemi wydostać. I my tu znamy na naszym terenie takie przykłady, gdzie po prostu w ramach łączenia rodzin dopiero w 1957 roku mogła żona z dziećmi, która tam pozostała, pracowała w kołchozie i dopiero mogła wrócić. Z inicjatywy Urszuli Łukomskiej na skwerku przed szkołą ustawiono 3 pamiątkowe głazy poświęcone Złoczewianom ofiarom zbrodni katyńskiej. Posadzono także dęby pamięci. Ja rozumiem, że dzisiaj modne jest, że mówi, że jesteśmy Europejczykami. Tak, ale Polak wie, że mieszka w Europie. I uczniowie nasi wiedzą, że są w Europie. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby mówić, że jestem Europejczykiem, bo Polska była, jest i będzie w Europie. Ale przede wszystkim każdy naród dba o swoją historię. Uczmy się od naszych sąsiadów, uczmy się chociażby od Niemców. Każdy uczeń historię własnego państwa powinien znać. Przecież bez historii Polski tożsamości narodowej nie zbudujemy. Działalności się podjąć.
jak podziękuję w szkole jutro, a dzisiaj dziękuję jeszcze raz kapitule i Państwu za ten piękny dzień i za to piękne miejsce, a Instytutowi naprawdę życzę gigantycznych. Wszystkich naszych dzisiejszych laureatach z zagranicy powinniśmy mówić, że to nie tylko przyjaciele Polski i Polaków, ale po prostu wielcy przyjaciele prawdy, poszukiwacze prawdy i obrońcy prawdy. Zobaczmy sylwetkę kolejnego laureata. Powojennemu zachodnio-niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości znane były nazwiska 1701 podejrzanych o udział w masowych mordach, których ofiarami padło w Gdańsku, Prusach Zachodnich około 60 tysięcy osób. Skazano 10, słownie 10 z nich. Dla sądownictwa niemieckiego jest to taka sama hańba, jak skazanie 5 zaledwie oskarżonych spośród 2500 siepaczy SS winnych zamordowania 65 tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego w Sztutowie, napisał Dieter Schenk we wstępie do książki Albert Forster, gdański namiestnik Hitlera. Każdą swoją książkę przygotowuję dla czytelnika niemieckiego. To on ma być odbiorcą, to czytelnik niemiecki ma się dowiedzieć o zbrodniach popełnionych przez Niemców na terenie Polski w czasie II wojny światowej. Książki Dietera Schenka cieszą się dużym zainteresowaniem w Polsce, gdzie tematy hitlerowskich zbrodni są nadal żywe. Schenk odkrywa nieznane dotąd karty z historii narodowego socjalizmu oraz demaskuje niemiecki wymiar sprawiedliwości pobłażliwie traktujący hitlerowskich morderców. Przypomina sylwetki oprawców niemieckich na terenie okupowanej Polski. Niektóre z tych osób nie mają żadnej biografii naukowej, mimo że od końca wojny minęło prawie 70 lat. Schenk jest w Niemczech uznawany za pisarza kontrowersyjnego. Myślę, że ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Nie jest pisarzem wygodnym, nie jest pisarzem, którego się chwali, któremu się przyznaje nagrody, którego się zaprasza bardzo często do telewizji czy do radia. Chciałem przyczynić się do tego, aby los przynajmniej 525 tysięcy pomordowanych we wschodniej Galicji nie został zapomniany. Moim zamiarem było udokumentowanie tych zdarzeń, lecz słowa to za mało, aby zrozumieć te zbrodnie. Kolejny raz naziści udowodnili, że Niemcy z narodu poetów i myślicieli stali się narodem sędziów i katów. Jako Niemiec wstydzę się nie tylko za zabijanie niewinnych ludzi, ale także za sądownictwo powojennych Niemiec, które uczyniło wszystko, aby mordercy nie ponieśli kary. Ponieważ terytorium państwa polskiego miało wejść na 1000 lat do III Rzeszy Niemieckiej, ukazanie przez Schenka perfidii owego planu wyniszczenia polskich warstw przywódczych jest wątkiem przewodnim wszystkich jego dzieł, co sprawia, że Dieter Schenk jest wielkim przyjacielem Polski. Dieser wunderbaren Statue. Ich bin Händler.
Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, dziękuję za to wysokie wyróżnienie oraz za tę wspaniałą statuetkę, którą właśnie trzymam w dłoni. To dla mnie piękny dzień. This is a schöner Tag für mich. To dla mnie piękny dzień. Mein Tag, mein Tag ist mit bestimmten Menschen verbunden. Me podziękowania związane są z określonymi osobami. Denn mehr als die fabelhaften Akten auf, waren es vor 20 Jahren die Söhne und Töchter der ermordeten Ostbahn in Danzig. Bowiem to nie tyle okrutne akta obozów Schlichtow, co raczej synowie i córki pomordowanych pocztowców gdańskich byli tymi, którzy przed 20 laty otworzyli mi oczy na to, czym jest życie strałą zbrodni nazistowskiej. Die mir die Augen öffneten, was lebenslang Nazi-Verbrechen an Traumatisierung bewirkte. Czym jest życie strahlend zbrodni nazistowskiej? Ich wiederhole das, was schon in dem Film gesagt wurde, dass ich als Deutscher Scham empfinde. Powtarzam to, co zostało powiedziane już w filmie, że na Niemiec odczuwam wstyd. Scham für die Verbrechen am polnischen Volk im Namen des deutschen Volkes. Wstyd, że odczuwam wstyd, który jako Niemiec odczuwam za zbrodnie dokonane na narodzie polskim w imieniu narodu niemieckiego. Schließlich hat mein Dank sehr viel mit Ehre zu tun, wenn mich das Institut des Nationalen Gedenkens auszeichnet. Me podziękowania wiążą się wreszcie z honorem, jak ja odczuwam w chwili, które Instytut Pamięci Narodowej przyznaje mi to wyróżnienie. Und damit das Vertrauen verbindet, dass ich ein Schwode des nationalen Gedenkens sein darf und auch künftig sein will. Wyrażając tym samym zaufanie, że będę mógł i będę chciał w przyszłości być kustoszem Pamięci Narodowej. Schließlich ist mein Dank mit der Erfahrung verbunden, dass ich viel mehr zurückerhalte, als ich selbst zu geben in der Lage bin. Dziękuję. I w końcu me podziękowania związane są z doświadczeniem, że o wiele więcej otrzymuję od innych, niż jestem im stanie dać od siebie. Bez ośrodka moskiewskiego memoriału historia Polski wyglądałaby w wielu punktach inaczej. To, co się zdarzyło wspólnie z memoriałem, to przede wszystkim indeks represjonowanych, czyli ogromna baza danych, imiennie honorująca obywateli II Rzeczpospolitej represjonowanych w Związku Radzieckim. Wiele tysięcy Polaków dowiedziało się o losie swoich bliskich dzięki nim. Nagle się okazało, że Rosjanie po swojej stronie zajmują się tymi naszymi ofiarami jak swoimi i z takim uszanowaniem przekazują dane naszej stronie. Ludzie z memoriału odkryli kilka rzeczy zupełnie zasadniczo ważnych. Sam podstawowy dokument katyński, czyli ten akt z 5 marca 1940 roku został odkryty dzięki nim. Historia referendum w 1946 roku, dzięki memoriałowi wiemy, że to było referendum całkowicie przez komunistów sfałszowane, czyli tak naprawdę fałszerze sowieccy dali legitymację do rządzenia komunistom Polski. To wiemy od Rosjan. Sasza Gurianow jest osobą, która reprezentuje memoriał we wszystkich
rozprawach sądowych związanych z Katyniem. To jest jedyna placówka rosyjska, która występuje de facto przeciw władzom Rosji w sprawach o fałszowanie rzeczywistości związanej z tą zbrodnią. Nikita Pietrow znalazł kilkanaście lat temu dokument w archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Rosji, który potwierdzał, że oto około 600 osób zostało zlikwidowanych. Cytuję, polskich bandytów przez oddziały NKWD w lipcu 1945 roku. Przyjechał do nas, bo miał takie spotkanie autorskie w Białymstoku. Później pojechaliśmy do Augustowa, gdzie z drugiej strony siedziały rodziny ofiar obławy augustowskiej. I tam Nikita Pietrow powiedział, ten rząd tu jest w Rosji, to nie jest moim rządem, ja się z nim nie identyfikuję, ale jestem Rosjaninem. I ja chciałem was w imieniu Rosji bardzo gorąco przeprosić za to zbrodnię, która miała miejsce w lipcu 1945 roku. Ludzie memoriału naruszają porządek. Oni zmieniają stan poszczególnych spraw i dzięki temu potem idziemy dalej. I to, że oni uważają to za swój obowiązek, że to jest wyraźnie taki ukłon w polską stronę, to daje przekonanie, że oni rzeczywiście są współtwórcami polskiej historii. Szanowni Państwo, Nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej w imieniu Stowarzyszenia Memoriał biorą Elena Rzękowa, Aleksander Burjanow, Nikita Pietrow i Arsenij Rubiński. Zapraszamy! Laureatów, a dla laureatów to wcale nie jest koniec honorów. Teraz już
zapraszam pana profesora Tomasza Nałęcza z przesłaniem od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. Musi pan mi w udziale honor przedstawić państwu list skierowany do uczestników tej uroczystości przez prezydenta Rzeczypospolitej, pana Bronisława Komorowskiego. Oto ten tekst. Czcigodni laureaci, szanowny panie prezesie, szanowni państwo. Przysyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim państwu przybyłym do Zamku Królewskiego na uroczystość wręczenia nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Ustanowiony przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Laur obchodzi w tym roku jubileusz dziesięciolecia. Z tej okazji słowa powinszowania kieruję do członków kapituły, a wśród nich do dotychczas uhonorowanych nagrodą osób i instytucji, życząc wszystkim państwu dalszych inspiracji w pracy na rzecz poznawania i upowszechniania w świadomości Polaków pełnej prawdy o historii naszej ojczyzny w wieku XX. Tegoroczni laureaci ułożyli w tym dziele wielkie zasługi. Wyróżnia ich i łączy szczególna wrażliwość na wpływ, jaki wydarzenia dziejowe wywierają nie tylko na zjawiska społeczne, ale przede wszystkim na codzienne życie pojedynczych ludzi. Amerykański korespondent i fotograf Julian Bryan pozostawił po sobie dorobek również pod tym względem zupełnie wyjątkowy. Jego zdjęcia i filmy po dziś dzień wywierają olbrzymie wrażenie. Formują obraz wojny obronnej 1939 roku w oczach nas współczesnych, ukazują dramaty poszczególnych osób, o których nie przeczytamy w ogólnych syntezach historycznych. Losy ludności cywilnej w realiach wojny totalnej oraz represji stosowanych przez totalitarne reżimy są też głównym tematem prac i osiągnięć technicznych pani Urszuli Łukomskiej, której zawdzięczamy udokumentowanie tragedii mieszkańców Złoczewa. Pan Zygmunt Goławski, więzień sowieckich łagrów i ofiara prześladowań ze strony władz komunistycznych w kraju, swojej długoletniej działalności na rzecz niepodległości naszego państwa dał przykład niezwykłego hartu ducha i wyjątkowej wprost niezłomności. Wreszcie nagrodzeni z zagranicy pan Dieter Schenk oraz rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał wielokrotnie dowiedli ogromnego wyczulenia na los tego człowieka, który w minionym stuleciu także jakże często stawał się ofiarą fanatycznych ruchów ideologii oraz imperialnych doktryn. Wszystkim państwu pragnę złożyć gorące gratulacje i zarazem podziękować za to, że dysponując tak dogłębną znajomością ludzkich losów, potrafią państwo dzielić się z innymi swoją wiedzą. Dzięki temu historie pozostają przechowane w pamięci rodaków, także jako przestroga, aby podobne dramaty nie powtórzyły się już nigdy w przyszłości. Życzę państwu i reprezentowanym przez państwa organizacjom i instytucjom, aby zaszczytny tytuł Kustosza Pamięci Narodowej stanowił nie tylko potwierdzenie głębokiego sensu dotychczasowych państwa działań, ale także zachętę do dalszej aktywności. Pozdrawiam serdecznie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.